Kurka wodna to jedna z rzadziej grywanych sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nie zniechęciło to jednak teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Trwają tam ostatnie próby przed premierą właśnie tego spektaklu. Chcę ci dostarczyć wrogów pod postacią przyjaciół i na odwrót. Problem goni problem. Edgar, niedojrzały 40-latek, próbuje odnaleźć się w otaczającym go świecie, a to niełatwe. Cały czas ktoś narzuca mu, jak ma żyć. Czuję jakąś bardzo dużą presję do tego, że trzeba coś osiągać, do czegoś dążyć, być kimś wielkim. Premiera spektaklu w sobotę na scenie kameralnej Olsztyńskiego Teatru.